naszego hymnu, naszego wieczernika do Ducha Świętego. Przywołujemy Ducha Świętego, prosząc, aby nas oświecił, aby nas prowadził, aby nie pobłądził w żadnych myślach Bożych, które Bóg przez to orędzia pragnie na was wylać. Dodatek strona 36. Prowadź mnie, prowadź mnie, niech Chrystus sam Duch prowadzi mnie. Bez końca. Niech tylko głosi Twoją, niech głosi tylko Twoją chwałę. Niech moje słowa będą owocem Twojej miłości. Mistrzu ukochany, przyjmij to narzędzie, aby było własnością Ducha Świętego. Ty wszystko potrafisz przemienić, dlatego powierzam to Tobie i nie lękam się o to, co powie. Amen. Modlitwa do Ducha Świętego. Duchu Święty, Duchu miłości Ojca i Syna, obdarz mnie miłością Twoją. Oddaję Ci mój umysł i serce, abyś wypełnił mnie Twoją mądrością. Wyrwij mnie spośród marności świata i wprowadź do Twoich tych komnat, w których zapomnę o świecie, aby poznawać Twoje tajemnice. Pozwól mi spocząć u Twoich stóp i słuchać z namaszczeniem Twojego szeptu. Napełnij mnie wiarą, abym nie wątpił, że słowa, które czytam, pochodzą z ust Najwyższego i męstwem, aby odważnie niósł je całemu światu. Amen. Śpiewam jeszcze raz jedną. Prowadź mnie. W tym czasie pani Agatka i pani Agnieszka podejdą pod mikser, wyjaśnię pewne rzeczy. Prowadź mnie. Prowadź mnie. Przy pierwszym przykazaniu w tej chwili ćwiczyłem, moje panie, bo ja znalazłem przyczynę piszenia mikrofonów, ale jak ja wyciszam mój mikrofon, no to muszę tak mówić, nie zmęczam. Jak mam 10 minut, po prostu na kazaniu się nie da godzinę skupiać tylko na tym, i dlatego po prostu
Będę jeszcze szukał rozważania lepszego, żeby moje mikrofony wspierały mnie z dalsza. Wtedy jestem wolniejszy, jak mówię kazanie. Państwo słyszą, a tak to muszę cały czas mieć. To są takie czasami wymogi technologiczne. Kazanie na godzinę umówioną. Państwo muszą być cierpliwi. Przypomina w związku z uroczystością Boga Ojca, bo są pytania. Do internetu zapisują się tylko ci, co z ważnych przyczyn nie mogą przyjechać na 4 sierpnia lub daleka zagranica. Dzieci, wydarzenie Góry Syna jest nieprawdopodobne, więc niech kto chory i kulawy, a ma możliwość, przyjeżdża. Dzieci, dziś jest kopia z wędrówki narodu izraelskiego po uwolnieniu z Egiptu. Bóg zaplanował uwolnić, moi drodzy, uwolnić człowieka. Więc przychodzi, tam dał prawo, żeby się nie powtórzyła niewola, a dziś przychodzi, wyjaśnia, bo jest niewola nieprawdopodobna. Dlatego do internetu wy, co planujecie być, nie zapisujecie się, rozumiecie? I jest prośba, że już nie zapisujcie pociotków, 5 swoich synów, którzy w kościele byli 20 lat. Po co to w ogóle? Zapisuje się ten, kto weźmie prawo jazdy, kapujecie. A nie dobra wola ciotki czy mamy. Bo niektórzy z was da się w gorliwości po prostu nie blokować przekazu czasowego mojego, bo muszę ich czytać, czasami nie wytrzymam coś powiedzieć, obrazić się. Bo jak wyczuję, że to zapisała mama czy ciotka. To się ma zapisać syn, jeśli on to sam wpisze, a nie zatroskana mamusia. To musi być zdarzenie tego typu, co dziś 30, słyszeliście, 36 lat bez Boga. Ten jest trafiony i ten będzie Pawłem. A tamten nigdy Pawłem nie będzie. Na to wydarzenie przyjęło moje nowenne, zaczynamy już w piątek. Wołam po 30 chętnych na modlitwę do Boga Ojca. 30 przygotuje cud 4 sierpnia. 30 modlących się zachęca. Tyle wyjaśnienia technologicznego. Prawo jazdy, szczegóły, to będę wymawiał później, bo dzieci, to też jest technologia przekazu słowa. Powie wszystko pierwszy dzień, a tak to dzieci. Zasada adrenalinki też jest potrzebna. Jak dyryguje dyrygent górem, to jak daje takie znaki, to on mówi, ale myślicie, tak, więc bądźcie cierpliwi, nie pytać się, nie mordować obsługi pustelni, co to prawo jazdy, nie pozwać. Przypominam, ciekawemu nos urwali. Tyle wyjaśnienia w związku z uroczystością. My się chcemy do tego przepięknie przygotować. Kolejne orędzie związane z pierwszym przykazaniem. Państwo znają, czasami wam podaję tematy, które u mnie są jeszcze nieprzegryzione, a zbieram materiały i chcę je przegryźć, nie? Ratio et fides, rozum i wiara. A tu teraz zbieram materiały, ratio et cordis, rozum a serce. I różne te hasła zbierają się i dzisiaj usłyszałem totalne nowum, więc piszę sobie fiszkę, rozum i serce. Oto Pan Bóg Ojciec zaczyna. Umysł człowieka powinien stać na straży jego serca. Bóg nam zarzuca, ma rację, katolicy są największymi ignorantami religijnymi. Dlatego na to mnie Duch Święty wydrukowałem kateizm, czytajcie stary kateizm, taki minimalny, 2 tomiki, nieduże, żebyście wiedzieli, co to jest Kościół, co to są sakramenty, co to jest Bóg, co są przykazania. Masz dobrze, żeby tak krótko
Takie minimum, w czym były przez pokolenia wychowywane nasze dziady czy babki. Umysłem przyjmujesz informacje, rozumiem, które uznajesz za pożyteczne. No bo taka jest decyzja. Włączę, słucham. Dzięki temu potrafisz osądzać, co prowadzi do zbawienia, a co szkodzi twojej duszy. Czyli, moi drodzy, nie da się w wierze odrzucić rozumu naszego umysłu. On jest bardzo pozytywny. W pierwszym nagromadzona wiedza, a drugie rozpoznanie, co jest konieczne do zbawienia, a co jest szkodliwe. Dzisiaj mieliśmy egzamin z tego, co potrafił nasz umysł wybrać i gdzie poszło nasze serce. O niektórych rzeczach ja w ogóle w życiu nie słyszałem, że takie coś istnieje. Kupę słyszałem, ale niektóre dla mnie były super nowością, a nie znałem wszystkiego. XIX wiek to czas wojny, czy nie XXI, to ma napisane powinno być. Nie, pani, przepraszam, bo to jest tekst świeży, więc nie mam czasu na konsultację, nie? Albo, ale się w XIX to wieku zaczęły media, gazety, to wszystko wtedy ruszyło, nie? Więc to też może podchodzić. XIX wiek to czas wojny, to będzie liberalizm, racjonalizm, zgadza się, czyste. XIX wiek to czas wojny wypowiedzianej Bogu przez uzależnienie ludzkiego umysłu od wszelakiego rodzaju mediów, które powoli, ale skutecznie rugują Boga z chrześcijańskiej duszy. Media angielskie, bo tu jak prowadziłem pracę naukowe z studentami, zajęcia, ćwiczenia, w XIX wieku tak ukształtowały Europę, że wiecie, kto był największym terrorystą świata? Powiedzcie na głos. Polacy. Polacy w XIX wieku byli największymi terrorystami Europy. Tak nas ukształtowały media angielskie. A ci dranie wszędzie, gdzie mogli, wpychali Polaków, żeby rozpoczynali powstania. Kapujecie? To jest perfidia. I ten mechanizm wybijania Boga rozpoczął się w XIX wieku. Jest to zdanie czyste. Byliście państwo świadkami nagle rozmowy redakcyjnej z osobą, która otrzymuje hasło z nieba? No i teraz mam, muszę to sprawdzić historycznie, czy to jest czyste. Bo jak będzie nieczyste historycznie, to co powiem, nie fałszywe, powiecie. Jednym z kryteriów prawdy jest historyczność. Więc stąd zaraz zapytałem się na Gus Magianiszkę i zobaczyłem, co chodzi, już był spokój. Początkowo działanie to jest dla człowieka niezauważalne. Czy my, rycerze, jesteśmy potrzebni komuś w tej bitwie? Dzieci, jesteśmy. I to bardzo. Skoro Newsweek na Boże Narodzenie napisał o mnie artykuł na Boże Narodzenie, kiedy jest nakład razy dwa, wyczytają, to dzieci, jestem im potrzebny w jakimś realizmie. A Newsweek to największa gazeta światowa. W każdym państwie ma swoją odnogę. Kapujecie? Korzenie amerykańskie. I teraz ktoś jest właścicielem tej firmy i on stawia warunki i on podaje tematy, co pisze mnie, co przejdzie. Bo jak redaktor by nie upilnuje czegoś, na drugi rok, na drugi dzień mamy komunikat taki, szef gazety Newsweek poddał się do dywizji na czyste.
A jak kto siedzi w mediach, to wie, jaki list jest szefem. Powiedziałem wszystko. Tej redakcji. Widzicie? Bo przeciwnik tworzy celebrytów, kapujecie? I tworzy swoje... To są oni potrzebni. Oni później biedaki będą bardzo płakali, kapujecie? Wspomniany bohater, on mnie bardzo wzruszył, kiedy konał papież Jan Paweł II i w telewizji płakał. Płakał, komentując to zdarzenie. Papież umierał. Dlatego notabene jestem wdzięczny, że umieścił artykuł o mnie w Newsweeku. Przeczytałem go dosłownie. Uśmiechałem się z wielu punktów. Jeden z pierwszych artykułów, gdzie po prostu ma ciepło, subtelnie, grzecznie, ale to musiał pisać Żyd, bo to nie może tego, albo ktoś to napisał, bo to jest tak napisane, ale, a Karmazynów tyle się mówi i mieści. No, historycznie kupę Karmazynów, no ale tak piszą, piszcie. To za 20 czy kilkanaście lat, czasami jak znajdę jakiś stary artykuł, to robię recenzję, nie? I mam wtedy, wyjaśniam, co pisano 10 lat temu o mnie, jak się te panianuki cały czas kręcą. Ale jestem mu wdzięczny i modlę się za niego, aby się nawrócił i dostał do nieba. Bo na razie obowiązuje jego kanon 1035. Kto żyje w grzechu ciężkim, po śmierci idzie prosto do piekła. Początkowo działanie to jest dla człowieka zauważalne, a z czasem człowiek przyzwyczaja się do niego i nie zauważa już dzieci więcej. Początkowo wiedzieliście, że komunia z rąk chłopa, baby nie wypada. Ale dzisiaj każdy podchodzi. Dostaje cukierka i poszedł. To są tego typu mechanizmy. Nadrzędnym celem świata mediów jest ukształtować człowieka nie tylko jego poglądów i sposób myślenia, ale także jego pragnień, woli, aby działał w określony sposób i służył określonym celom pewnej grupy, która kształtuje zewnętrzny obraz świata właśnie przez media. Jak wy możecie chodzić po internecie i słuchać głównych portali internetowych, jak to w ręku ma nie Niemiec? Przecież on nigdy nie ma interesu Niemiec polskiego w głowie, kapujecie. Jego interesują lasy polskie, a nie wy. I o mało co je by dostał i dostanie. Niemiec kupi polskie lasy zgodnie z prawem i będziecie wiedzieć, a później kupi pola. Wam zostaną tylko wybiegi. I czytam to jeszcze raz, bo to jest rewelacyjne zdanie. Jaki jest mechanizm mediów? Informuję wam, że jeśli chodzi o świat mediów, u mnie jest mniej niż zero. Wyzbyłem się wszystkiego. Najbardziej bolał sport. Byłem po prostu, to żyłem. Teraz już po prostu jestem szczęśliwy. Już nic nie wiem. Gdzie nasi, jakie złoto zdobyli, jakie mają wyniki, kompletnie mnie to dzieci nie interesuje. A kiedy poznałem prawdę o złamanym czyś obojczyku na treningu piłkarskim, jak odkryłem, że na zgrupowaniu były dwa treningi, dzienny i nocny, no to dzieci, już tam nie ma komu czemu wierzyć w cokolwiek, co się dzieje. Posłuchać, jaki jest cel diabła, który przejął wszystkie media. Celem nadrzędnym świata mediów jest ukształtować człowieka. Nie tylko jego poglądów i sposobu myślenia. Tu wam teraz podpowie, jak było słynne szwajcarskie franki. Jeszcze byłem w Bronowicach, moja młodzież. W frankach pożyczki, w frankach mieszkania. Ksiądz się na te ludzie, no klopnijcie się, my mamy złotówkę, a wy mi mówicie o frankach. Wy jesteście chorzy. No i dzieje co, frankowcy?
Złapała ryba haczyk? No złapała. Urobili poglądy, Franek od wieków twardy, Franek niezmienny, Franek taki gość. No i wy spłacacie już 10 lat frankowi cały czas i okazuje się, że macie jeszcze więcej niż żeście się pożyczyli. Nie jest to cudowne? Urobili wasze poglądy, dzieci wasze myśli, znaleźli głupiego Jasia, który przez całe życie na nich robi. Czysty rozbój na Polakach, kłamstwo medialne, technologiczne. Dopiero jak cię mają, mam cię w worku, no to już wtedy wiedzą, wszyscy zyskują mądrość. Ale pamiętajcie, wy macie prawo, ale oni też mają prawo. Ten worek jest bardzo sprytnie ustawiony, więc ulabiają wasze poglądy, wasz sposób myślenia, a także pragnienia. W związku z tym w czasie wolnym wy robicie największe zakupy, bo tak są reklamy ustawione, że lecicie i kupujecie co obadnie. Woli tak, aby działał w sposób określony i służył określonym celom pewnej grupy ludzi. Nareszcie polska władza. Jaka polska władza? Określona grupa ludzi ma swój cel, wykonuje czy dzieła grupy zewnętrzne i ma inna się kręci. Nasi pragną, żeby powstał w Polsce Ford Trumpa, nie? Trumpka czy Trumpa jakbyś tam powstał. Będziemy się bronili. Opinia publiczna nie, Amerykanie nie. No ale oni już są. Oni mają już gotowe. Lotniska pobudowane. Dla obrony Polski? Nie, nie. Dla obrony interesów pewnego narodu. A wy się cieszycie, że myślą o Polakach. Głupki. Za 30 lat przeproszą was i powiedzą, że mamy dla was plan Marszala i wam znowu pomożemy. Będzie znowu Jałta, będzie Poczdam i tak kółko. A że mniej jecie, w związku z tym tylko konsumujecie, macie bóle żołądka, nie myślicie, no i wszystko połykamy. Ale jestem za Amerykanami na Polsce. Bo jak głupi naród nie umie rządzić, no to musi mu ktoś pomóc. No prosta prawda dzisiaj historyczna. Gad ci do ogrodu nie wejdzie, jak pierwsze parę wejdzie, jak go zabijesz, to następni nie wejdą. One muszą wiedzieć, że w tym ogrodzie bierze ksiądz łopatę i gadnie nie chodzi. Nie wejdzie. Skoro nie reagujecie, no to siedlisko żmi się rozwija w ogrodzie. No i co się stanie? No musisz się z tego domu wypakować. I powiedzą ci zgodnie z prawem, to nie twój dom. To tyle o celowości mediów, żebyście zrozumieli, jak to Bóg wyjaśnia. I to wszystko by służyło określonym celom pewnej grupy ludzi, która kształtuje wewnętrzny obraz świata właśnie poprzez media. Dzisiaj słyszeliście o piosenkach Madonny, jakie tam były przekleństwa i czy mówiłem wam o Jacksonie, który Michael Jackson, który zdradził, komu służył i jaki był cel wykreowania jego na piedestał. Więc go nie ma. Skrócili mu bytność. Człowiek poddany temu programowaniu, bo dzieci jesteście poddani, to jest programowanie. Jedyne lekarstwo dzieci wyrzucić, nie czytać, nie kupować. Kto z was nie ogląda telewizji, ręka do góry? Dzieci 100%. No to dlatego nadążacie za mną. Bardzo proste. O więcej nie pytamy. Ja już radia nie włączam. Włączam tu kasetę nasze pieśni, jak się uczę. To jest jedyne, co włączam. No i ta kaseta z tym kierowcą, co jedzie z Matką Bożą, modlitwy zerwalcza, no to jego wysłuchuje. To wasze. Więc dzieci jesteście poddani programowaniu, człowiek poddany programowaniu,
powoli zaczyna się wycofywać ze swojego zewnętrznego świata. Bo to jest tak ustawione, że go przekonują, że to jest niepotrzebne, którym możesz usłyszeć głos Boży i odczuć odwieczne przeznaczenie. Kto z nas kiedyś słyszał, że nasza dusza była Bogu? Będzie to widzieć zajęci. Że nasza Boga, dusza zna Boga, zna wolność, zna piękno, zna bezpieczeństwo. No i to się przejawia w naszych tęsknotach. Tych przestrzeni my pragniemy. Oni skakują zgadanym, że mają prawo i sprawiedliwość. Zamkną, kupcie bajki Kraszewskiego, czytajcie, tam szczególnie o kanarku i o klatce, żebyście wiedzieli, 18 wiek. No już wtedy przewidziano, co to jest myślenie kanarka. Większość z was to są już dwunożne kanarki. Przekonani, że jesteście wolni. Jak jesteście wolni, dzieci? Auschwitz-Birkenau to był jeszcze pikuś, bo tam mógł Pilecki wejść, ksiądz proboszcz Bielska mógł wleźć i wrodzi. A jak oni stworzą mechanizm prawny, dzieci, nic nie ruszysz. I oto doświadczam dzieci. To jeszcze chwilka, a później utworzą procedury. Którym chodzi świat wewnętrzny, możesz usłyszeć głos Boży i odczuwać swoje odwieczne przeznaczenie. I wkraczać w świat zewnętrzny, przyjmować z zewnątrz sposób życia i myślenia. Skoro wyrwiesz się wybiją ci świat wewnętrzny, to ci muszą dać ofertę zewnętrzną. No i wy wszystko, dzieci, połykacie. Jak ja już wczoraj usłyszał, dzisiaj ksiądz się pyta, ile kosztuje chleb? To ja mam przestrzeń, 2, coś, 3 złote. A dowiedziałem się, że z takim dużym chlebem w chlebu Śmakowie 6 złotych. Dzieci, szczyna mi spadła. Pietruszka jest już droższa niż mięso. Rekordowa cena, co kupiła siostra, 25 zł Makowie. I my to wszystko przyjmujemy, dzieci, bez buntu. Nic. Jak był komuna, Kierek jak podniósł w 70 roku, Gomułka, do góry pyk, wszyscy byś na ulicę. Wycofali podwyżki. Gomułka, Kierek podniósł, 60, wyszli na ulicę. To u nas podnoszą się w ciągu roku 100% i w ogóle nie czujecie. To nie widzicie. Wszystko unikło. Dzieci, nic nie reagujecie. Wiecie, jak nas zmienili? Tryją wasze dzieci, reformy szkoły. Nikt nic nie broni. Nikt nic nie mówi. Nic nie widzicie. Jest to programowanie, mówi Bóg Ojciec, ludzkiego umysłu tak daleko skuteczne, że każdy, kto jest mu poddany, w pewnym czasie musi ulec. Jedyne wyjście, jakie podjęliście, no to wycofać telewizor. Kto słucha radia, weszemy do dzieci, jest połknięty. On już nigdy nie będzie Polakiem, ani katolikiem. On będzie zapierał, że jest katolikiem, ale on już nie jest. Dzieci, przeprogramowali go. Kapujecie? Po pierwsze, poprzez nieustanne powtarzanie fałszywych informacji. To jest cały czas kółko. Przykład, bo jakąś to nie. Była wojna w Afganistanie, media w Polsce co pisały? Też tylko komunizm, ale później zachodnie media mówiły, że armia rosyjska piją i amunicję sprzedają talibom. Dają im, sprzedają. I oni mają tyle ruskiej broni. Jest prawda. Talibowie mieli tylko ruską broń. I cały świat mówił, ruski piją. A dziś co się okazuje? Firmy, które podlegały Amerykom na targach, wykupywały ruską broń i Amerykanie im dawali ruską broń. Nie ma żadnej rzeczy w telewizji, która jest prawdziwa. Spróbuj bronić polskiego mienia i nie oddawać go Żydom. Rozbiją ci auto, wybiją ci szyby,
postraszą dzieci i jakbyś doniósł na policję, powiedzą przypadkowe zdarzenie. Emeryt, biskup były przemyski, arcybiskup Michalik, jak był w Gorzowie, powiedział jedno kazanie mocne o Żydach. Wybili mu wszystkie szyby w kurii, no i co? Mówi to święty już. Przypadkowe zdarzenie. I to by tam, dzieci, żebyście mieli świadomość, system medialny jest oparty na fałszywych informacjach, one w kółko powtarzane. Księża są pedały. Księża są takie, więc dzieci co będzie? No wszyscy to żyją. Tak. To się tłucze w kółko bez przerwy. Więc powtarzam to zdanie Boga Ojca. Po pierwsze, poprzez nieustanne powtarzanie fałszywych informacji. Tu napiszę fiszkę programowania, bo to jest naukowy wykład. Dzieci to jak wziął na jakiś sympozjum, to w Europie, to będą brawo bili. I że dostanę $100,000 za wykład. A ja mówię, gotowy, tak mądry. O podprogramowaniu waszego umysłu, dzieci. To ja to wystąpię z tym do prezydenta o profesurę. To jest półtorej strony. Takie do przemyślenia, że po prostu szczena spada, nie to nie wymyśli. Ja mówię, programowanie. Dzieci, mnie jak Pan Jezus, bo czasami szkakałem po internecie tu, pomóż mi, tam są wszędzie podprogowe wiadomości. Mi nie pomoże, dla mnie jak Bóg mi tak powiedział, dzieci, maszyna w lewo, prąd wyciągnięty. Nawet już nie czytam mojej skrzynki internetowej, nawet nie przysyłajcie, bo już się wyłączyłem. Tylko kilku przyjaciół, roboczo się komunikuje, a resztę już się nie wyśleć, bo mam takich gorliwych, którzy mają biegunkę 24 godziny. Mówił go do obrazu. On cały czas przysyłał. Zażyłbyś węgiel i uwolnił mnie od oczyszczania tych śmieci z internetu. Po drugie, poprzez przedstawianie pewnych form zachowań w połączeniu z dobrymi i pożądanymi uczuciami. To już wam wykryłem. Wszystkie programy publicystyczne mówiłem. Już jak byłem, nawet patrzę na to. W programie jest ksiądz zaproszony, warto rozmawiać, nie wiem, były takie programy, jakiś tam był na, warto rozmawiać, tak. Ksiądz ten jest ich pięciu, specjalista, jeden z tej opcji, drugi z takiej i piąty najciszy. Nic nie mówi, ciszy, szepią. Na końcu proszą specjalistę z najwyższej półki, czyli przedstawiciela zewnętrznej władzy, zewnątrz. I ten opisuje, tego pogłaszczę, że to dobrze, że to, ale ci też mówią piękniej, na końcu daje swoją konkluzję, że jednak trzeba tą drugą stronę piękną, a nie dobrą wybrać. Dzieci te... I to funkcja, a wy to słuchacie, warto rozmawiać. O czym? Trzeba poznać ich mechanizm. A Kościół ich wszystkich zapisuje, zaprasza na spotkania. Młodzież papieska też staje skubany na trybunie i mówi, a służy całkowicie przeciwko go innemu. Jakie to jest mistrzowskie granie. Powtarzam, po drugie, poprzez przedstawianie pewnych form w połączeniu z dobrymi i pożądanymi uczuciami. Co to znaczy? No nie przebywać na nicie, że nie da się połączyć dobra ze złem. Po trzecie, poprzez przekaz podświadomy, no to żebym to mówił, podprogowy, który działa na umysł człowieka pomimo braku skupienia i świadomości przyjmowanej informacji. No wszyscy, którzyście ogląd gry komputerowe, te szatańskie, tam jest, to jest wszystko z obrazem podświadomym. Nie wiem, czy wam pomoże kąpanie w 10 wodach egzorcyzmowanych, żeby was coś użyło. Jesteście tak zainfekowani. Wszystkie muzyki, techno, to ma. Dzieci, jesteście tak zniszczeni. W 10 wodach egzorcyzmowanych kąpanie was nie ruszy was. Po trzecie, przez
przekaz podświadomy, bo to zawsze było science fiction. Jak to się mówiło? Trzeci obieg, nie pamiętam, ja byłam na uczelni, taka była moda. Jak ktoś dał jakiś mądry wniosek, to mówili, a, teoria spiskowa. Teoria spiskowa. Ja i wtedy już poznałem, który z moich współbraci z tego garnituru jest. Tym już, którym brakowało argumentu, mieli ostatnie powiedzenie modne. Teoria spiskowa. A że autorytet, profesory, prawa ręka kardynała, no to ma rację. Bo plecy za nim mówią, nie rozum, a plecy. Teoria spiskowa. Więc posłuchajcie, po trzecie, teorii spiskowej. Przez przekaz, po trzecie, przez przekaz podświadomy, który działa na umysł człowieka pomimo braku skupienia i świadomości przyjmowanej informacji. Osiągnęli panowanie nad nami. Dla nich wszystkich za to powinna być Norymberga listyczek. Kapujecie? Norymberga to był pikuś wobec tych mordelców, którzy działają na was pomimo braku skupienia, czyli jesteś całkowicie na innej fali, rozumiecie? Oni ci puszczają obraz i świadomości przyjmowania informacji. I to jest kodowane w tobie. Osiągnął demon panowanie nad wami. Jakie są chore te domy, w których telewizory idą 24 godziny. Jacy są chorzy rodzice, którzy włączają dziecku bajkę telewizyjną, żeby uspokoiło. I te dzieci wszystkie uwielbiają małe dzieci telewizory, no bo one są kodowane, kapujecie? Macie 3-letnie dziecko, a wyżmocie potwora. Wyżmocie demona u siebie. Wynieś to ze swoich mieszkań. Niech ci usnie prawa ręka, kiedy włączasz czerwone przycisk dziecku. Poszaleliście, rodzice. Za ten punkt kiedyś będziemy sądzili wszystkich bandytów. I odszkodowania ogromne za to, co z nami robią. Dzieci, niebo daje rzeczy, o których nie słyszeliście. Dlatego w walce ze mną już 10 lat temu co wymyślono? Ksiądz Natanek jest niegroźny, ale chory psychicznie. Robiono wszystko poprzez urzędy badania, żeby udowodnić, że jestem chory psychicznie. Bo przeciwnik wie, że jest bezradny. No, kiedy takie coś usłyszy, ktoś rozumny z was usłyszy, od dzisiaj nie działa już telewizor, kapujecie? A teraz pomyślcie, jakie są perfidne filmy, które mają podprogowe wiadomości. Czy jaka tam idzie edukacja? Dlatego dziś macie przyczynę, wy wychowujecie dzieci, ale wy nie macie. Większość z was nie ma kontroli nad swoimi dziećmi, wnukami. Oddaliście dzieci telewizorom i komputerom, bajkom i filmom. Mówię do was po góralsku, bo czasami nie wiecie. Tak, Jasiu mówił przy babci u różańcu. Jasiu, bądź spokojny. Bo na każdym zdrowaśku siedzi jeden aniołek. Jasiu, aniołki, trzymajcie się. Więc ja do was starzy mówię, hej, trzymajcie się teraz. Jak poznaliście prawdę, coście zgotowali. Trzymajcie się. Nikt wam nie pomoże. Bo potworzyli swoich kapłanów, swoich cudzysłowie lekarzy, którzy wam tylko dołożą jeszcze do pieca, abyście potonęli. Dzięki temu mój nieprzyjaciel osiągnął większy poziom grzechów ludzkich
niż faktycznie ludzie są w stanie osiągnąć. Kapuje się? Na język cielesny, jak potrafisz dziennie raz, dwa razy spłużyć, to ty możesz teraz pić raz dziennie. I ci mało. Bo w tej dziedzinie jesteśmy tak zniszczeni, tak rozhulani, że wy cyfry rozumiecie. Posłuchajcie tego zdania. Czyli w teologii to się nazywa wynaturzenie. Zdziczenie. Bestie, nie ludzie. Bo to nie jest przypisane do natury ludzkiej. Czy te jak kolastie dołożyli antybiotyki, znaczy te koks, doping, doping. I skumany wygrał ci 5 razy Tour de France, nie? Wszystko gonił. Narziak położył na ćwiczenie święte, a Jaskuła, no to umarł. Był trzeci, ale ciało mu nie wytrzymało, umarł na zawał serca. Amerykanin skumany wytrzymał. Koks brali, Rosjanie, kraje wschodnie, ale a oni dopiero koksowali. Diabeł użył koksu, kapiecie? Dopingu. Dołożył dopingu, że wy już nie jesteście ludźmi. W jednych z orędzi Pan mówi, że jesteśmy gorsi od zwierząt. Bo przyjdzie dróg krzyżowych, otoczyło mnie stado zwierząt, nie ludzi. Posłuchać tego zdania, dzieci, piorunujące. Dzięki temu, czy tym mechanizmom korzystania przez was mediów, mój nieprzyjaciel, czyli szatan, osiągnął większy poziom grzechów ludzkich, niż faktycznie ludzie są w stanie to osiągnąć. Znamy przypadki hitleryzmu, jak mordowali ludzi. Znamy w przypadku komunizmu, co wyrabiali ludzi. Oni też byli poddani koksowaniu. Co dopiero zrobiono z nas. Tam zrobili bestie w nienawiści i w pastwieniu się. A dziś zrobili nas bestiami wbrew naszej naturze, kapujecie? Dzieci, wiedziałem, że są te orędzia mocne, bo część znałem, ale że aż tak, że Bóg daje takie zdanie, które mówi o stanie fizycznym świata? Rozumiecie, jaką łaską było dzisiejsze nabożeństwo? Dzięki temu mój nieprzyjaciel osiągnął większy poziom grzechów ludzkich, niż faktycznie ludzie są w stanie osiągnąć. I dzieci, to się potęguje. Ja moim studentom przez długie lata nie mogę zdradzić, bo to czemu mnie ściągnięto. Bo moje pierwsze wykłady były pokazanie mechanizmu historycznego. Znalazłem piękny program, wyjaśniałem. Mówią o tolerancji, robią wszystko, żeby nie było tolerancji. Mówią o korupcji, robią wszystko, żeby korupcja osiągała zenit. Bo cały system jest. Robią wszystko, żeby zdominował wasze życie grzech nieczysty. W każdym razie. I pokazywałem te mechanizmy, przenosząc na przekładnię historyczną i następnie wkładałem objawienia Pana Jezusa Matki Bożej przepowiednie XIX wieku, bo to była moja szkoła historyczna. Dzieci tak oczy otwierali. Poprzez media człowiek jest w stanie w ciągu jednego dnia wielokrotnie złamać wszystkie moje przykazania. Poprzez media. Wszystkie w ciągu dnia wielokrotnie dzieci złamać. Są próby, że się społeczeństwo rodzi, odradza. W Ameryce powstała niezależna telewizja pewnej amerykańskiej siostry, głośna. Przejęli ją. W Polsce dzieło Radia Maria. Wielkie dzieło. Przejęli to. Spokojnie przejęte, nawet nie wiecie kiedy, ja mamy z głowy.
Dzieci, taka jest bitwa o każde medium. Od dziś stawiamy sprawę honoru, kiedy będę ogłaszał ratę na telewizję, że spłacona w ciągu miesiąca, a nie trzech. Nie jest to wielki sąd, nie na tyle tysięcy płaszy, żeby dziadema liczyć. Mamy takie dzieło niezależne jeszcze, gdzie możemy takie rzeczy świat upuszczać, a my mamy problemy z utrzymaniem jej. Widzicie, że ta nasza telewizyjka istnieje, to jest cud. 4 sierpnia na Boga Ojca obchodzimy 10 lat. Tu powinno przyjechać 10 tysięcy naszych słuchaczy. By Panu Bogu podziękować. Każde medium jest przejęte. Wszystko jest pod kontrolą. Niedziela, czy wtorek, czy gość, czy włamywacz. Wszystko jest, dzieci, przejęte. Pisane w pięknym tonie. Pierwsze przykazanie łamie się już umieszczając w centralnym miejscu i domu monitor. Wchodzisz do mieszkania, 2 na 2 metry, blacha na środku ściany. Przesiędza, jaka jakość, jaka wielkość. Kruje chleb, wszystko widzę, proszę księdza. Więc Pan Bóg wam daje odpowiedź. Pierwsze przykazanie łamie się już umieszczając w centralnym domu monitor, poprzez który słuchać będziecie głosu mojego nieprzyjaciela, który mnie bezustannie obraża. Już teraz wierzycie, że 2000 lat temu w Apokalipsie Jan napisał: i dano bestii obraz, aby uwiodła ludzkość. Kto w to wierzy, to ręka do góry, że to jest o telewizorze. Tak, no bo wszyscy jesteście ofiarami, no proste. 50 lat temu by takiego księdza powieszono, że głosi herezję. Czyste. Śmiano się, kiedy powoływałem się na rosyjskiego mistyka z XVI wieku, który powiedział, że przyjdzie czas, że szatan da kwadratowe pudełko ludziom do rąk i wszyscy je uwierzą. I mówił, cieszę się, że wierzycie, no ale wiecie dlaczego? Boście są ofiarami. Jakbyście nie byli ofiarami tego terroryzmu kwadropudełka, to byście nie wierzyli, że Jan Ewangelista w Apokalipsie mówi: i dano bestii obraz, aby uwiodła narody. Uwiodła? Nie. Teraz wierzycie. Kto ma ten medium, ten wybiera prezydenta. Nie wy. Rozumiecie to? To nie wy wybieracie towar, tylko media wam go oferują. Drugie przykazanie łamane najbardziej. Pamiętaj, jak jest Dzień Święty Święciu. Proszę, jest czas pomyślony, muszę sobie uświadomić, o co chodzi Pan Bóg ojcze. Drugie przykazanie jest łamane najbardziej w każdym emitowanym programie. W każdym. Cokolwiek oglądacie, dzieci, naruszacie drugie przykazanie. Trzecie przykazanie jest łamane, dzieci, łamane przez sam fakt odbierania mi ludzkiego czasu w niedzielę święta. Telewizor włączony bez przerwy. A tu się szczycą stacje. Rekordy włączonych odbiorników na danym programie. 2 miliony. Skoki 6. Piłka nożna 8. Milionów odbiorników. Jedna na drugą stację się przy końcu roku przechwalają, kto ile osiągnął, kto ile
Kto ile zyskał demonów po swojej stronie? Te piekło się publicznie wychwala, ile demonów podłącza się pod dany system. Pan mu w jednym z naszych orędzi powiedział: nie zabraniam was korzystania z osiągnięć techniki. Mnie nakazał: zajmij się telewizją. Drugi rozkaz. Pierwszy kazania, a drugie: zajmij się telewizją. Widzicie, jeśli to służy Bogu, no to internet jest dobry. Służy zbawieniu, wszystko wykorzystujemy. Jeśli urzędy państwowe mówią publicznie, że mam awionetkę, bo chcą mieć gdzieś ugryzioną awionetkę, no to proszę państwa powiedzieć, żebym kupił awionetkę, skoro urząd państwowy mówi, że ja mam awionetkę, no to ja, aż mi się prosi, bo najlepsza z pionowym startem. Bo każdy wyląduje. Dni te powinny być poświęcone uwielbieniu mnie, a są w całości poddawane mojemu nieprzyjacielowi. Czwarte przykazanie łamane jest poprzez nieposłuszeństwo i lekceważenie rodziców przez dzieci. Media zastępują dzieciom rodziców. To państwo mówię, nie rozciągam się, do tego już dojdziemy. Więc żebyście powiedzieli: czy masz rodziców? Jak się on nazywa? Telewizor i internet. Zamieniamy nazwy prawne rodziców. Nie. Mama i tata, od dzisiaj dzieci, nauczcie się. Moją mamą i moją tatą jest telewizor i komputer. Internet, komórka. To są wasi rodzice. Dzieciom mówię: jutro idziemy jeść do telewizora. Chcesz buty kupić? Do komputera. A to zaoferował państwo? Więc rodzice musimy utworzyć związek, że wszystkie dzisiaj potrzeby, skoro nam państwo przejęło dzieci, od jutra nie utrzymujemy już dzieci. Dać im państwu, bo dzieci was nie chcą. Niech państwo karmi. I mamy powtórkę z historii. Lenin wam dzieci wszystko da, takie były filmy rosyjskie. Lenin dawał cukierki, Lenin przynosił czekoladki, dzieci były szczęśliwe. Niech żyje Lenin! Kto wam dał cukierki? Lenin! Dzieci, kto wam daje cukierki? Telewizor, komórka, tablet i komputer. Starzy, my są dziś wolni! Państwo polskie zajmie się komputerami i owocami komputerów i telewizji. Kolejne przykazania to nie zabijaj. Tymczasem poprzez media nie tylko obserwuje się zabijanie, ale także samemu zabija się wielokrotnie w myślach i w grach. Czym się to pokolenie różni od oprawców hitlerowskich? Niczym, w sąsiedzi. Od oprawców komunistycznych. To są wszystko nafaszerowane krwią. Miliardy bandytów chodzi już po ziemi, gotowych do zabijania. I tylko to dzieci nakręcą i dadzą im karabiny. Wy nawet nie wiecie, kiedy wam głowy rozpadają. To już jest wszystko tak przygotowane. Obraz emitowany przez media potęguje i mnoży w nieskończoność łamanie szóstego przykazania. Kłamstwa i obmowa ukazywane jako sposób życia, a niszczenie ludzi poprzez obmowę nawet jako pewne dobro ofiarowane z kości w imię prawdy za wszelką cenę. To tylko ziemi. Pozwolenie jest łamane przez rozbudzanie wszelkiej porządliwości w człowieku za pomocą zmysłów, co prowadzi do nieplanowanej rządzy, posiadania za wszelką cenę rzeczy, praw i ludzi. Dlatego uczestniczenie w tym bezbożnym świecie musi zmienić złowrogi wpływ na duszę i powodować w niej utratę niewinności, zdolności do przybliżania do Boga. Pan Bóg to wszystko przedstawi w następnych przykazaniach. Teraz dam wam streszczenie i, moi drodzy,
jest już za 15. Mówię wam. Amen. Ale informuję, że jeszcze pierwsze przykazanie jest skończone. Dzieci, czapki z głów przeparmuję. Do bólu konkretny, dzieci, do bólu prosty. Kiedyś wam powiedziałem, że stworzą cywilizację, gdzie mam na to dowód, że my się pozżeramy na wzajem. Za niedługo będą kogoś na ogniu piekli, będą mówić rewelacyjne grilli z jednosmakiem. To się nazywa kanibalizm, ale to będzie wyższa forma ułatwiania egzystencjalnego w świecie. Dlatego w tej cywilizacji nie ma miejsca dla słabych, dla chorych, dla starców. Wszystko się wyżyna. Za chwilę większe będą piekli. Nie wiem, czy po tych kazaniach będziecie mogli odwagę przystąpić do prawa jazdy. Warunkiem przyjęcia prawa jazdy, co będzie? To pozbycie się telewizora. Rozumiecie? To jest w tej chwili największy nasz wróg w funkcjonowaniu w świecie. Kto z was gmyra po internecie? Ręka do góry. Przyznacie, no to wiem. Panie Tasiu, wyżej. Państwo, kupę pracy jeszcze przed nami. To gmyranie. Powtarzam, gmyranie. Na to was już uwrażliwiamy od paru miesięcy, bo widzę, jak mi Bóg odbiera wasze umysły. Nie, media, internet, wasze umysły. Gloria TV, PH, nafaszerowani zdarzeniami i wy do mnie przyjeżdżacie i chcecie się mówić jako sensacji. Nie ulatujemy się. Nie ten. A jeszcze się weź na blog i piszcie opinie. Czytajcie czyjeś pracowania. No do pół roku wiary stracisz. Do pół roku wiary stracicie. Czytaj Stary Testament, jak Żydzi wszystko trzymają krótko. Co nie się działo w koncercie, głowa ucięta poza obóz. Wywali te dzieci i utrzymali się. Dlatego Żydzi się utrzymują. Oni nie ma pytania się. Zakocha się w niepilu, czyli w goju, to ją rodzina publicznie wypina. Koniec. Żydzi najmądrzejszy na świecie, dzieci. Żeby był jeszcze ogarnięty miłością, to całej ziemi byłoby cudownie. Czał dał mądrość. Oni byli zanurzeni głęboko w krótkim trzymaniu przez Boga i przetrwali. Nie mieli tyle tysięcy lat państwa i przetrwali. I dzieci, musimy powiedzieć prawdę, rządzą wszystkim pieniądzem, gospodarką, mediami, myślami, co chcą, to ruszy. Dlatego nam są bardzo potrzebni do intronizacji i do uwolnienia świata. Ale jak ich nawrócić na Pana Jezusa? To jest ten problem. Co z tego, że mamy sikawkę, mamy wodę, mamy świecę, mamy torę, mamy formularz tu, wszystko mamy, oliwy mamy tyle. Ale zjeżdżają masowo do Polski. I mają zagwarantowaną opiekę militarną. I w związku z tym może być to duże ułatwienie do chrztu całej dużej populacji Żydów. I wtedy z nimi rozpoczniemy czas nowej ziemi i nowego nieba. Przypominam, księga powtórzonego prawa jasno mówi. W czasach ostatecznych Żydzi się nawrócą. Przypominam, każdy z was, kto nienawidzi Żydów, jest antysemitą. Tak antypolakiem czy Niemcem. Ale antysemitą jest głównie ten, kto nie dba o zbawienie Żydów, by się do nieba dostali. To jest antysemityzm. Tamto pierwsze ziemskie wszędzie, ale niebo. Dzieci, wszystko co mamy na płaszczyźnie wiary, to jest od Żydów. Na Pan Jezus Żyda. Kogujecie. Matka Boża Żyda.
Najpierw wam oboje, jak się spotkał Żyd z Polakiem. Jak u was można awansować w hierarchii wysoko, jakby tak najpierw taki powiem, na to ksiądz. Zrobił poradnego ksiądza. No. Może i proboszcze. A wyżej nie może być? No ciekawe. Wyżej już nie może być? No mogą go biskupę zrobić. Żyd nie może, wyżej nie może być? No arcybiskupem. To jest kariera wielka w arcybiskupie. Żyta, u was jeszcze wyżej nie można? A Polak mówi, no kardynałem to już tam stół na miliony kardynałów. A nie mów pan, a Żyd to tam. A jeszcze u was wyżej nie można? No papieżem. Ale papieżem to koniec. Żyd mówi, nie można. U was jeszcze wyżej nie można? Nie wpieniaj, bo cię pucnę. Ale nie denerwuj się, nie denerwuj się. U nas jeden nawet Bogiem się stał. Mamy wspólne dzieci przeszczepienie. Czyli teraz oni tego Boga chcieli przyjąć.